wielokrotnie się to pojawiało, aż dojdziemy do miary wielkości według pełni Chrystusa. Wiecie, pełnia Chrystusa to jest ta miłość. Czyli Bóg ma pewien plan, że nie chodzi tylko o to w naszym życiu, żeby zrobić jakiś retusz, na przykład. Mam problem z cierpliwością, teraz chodzi o to, żebym troszeczkę był bardziej cierpliwy. Ja mam problem z opowiadaniem o rzeczach, o grzechach ludzi, bo spotykamy się z koleżankami i wtedy po prostu już tak wpadam w to i się opowiada i nie chcę tego robić, ale nie potrafię, żeby trochę tutaj Pan był z Bogiem w tej jednej rzeczy. Albo nie wiem, żeby się nie użalać nad sobą, albo cokolwiek. Nie zazdrościć, troszeczkę jakiś retusz zrobić. Tej jednej rzeczy mi brakuje, więc muszę popracować nad tym i dlatego o to chodzi. Że tam Chrystus mówi o czymś nowym, że musi stworzyć nowego człowieka. W takim razie, jeżeli nowego człowieka, to znaczy, że mamy pewną formę istnienia, taką starą. Święty Paweł to mówi, człowiek według ciała. Jak myślimy według ciała, to od razu pierwsze, co nam na myśl przychodzi, to są grzechy seksualne, nie? Człowiek według ciała. Natomiast to nie chodzi o te grzechy, tylko. Chodzi o taki inny, stary sposób funkcjonowania, tak jak funkcjonuje cały świat. Jaki to jest ten stary sposób funkcjonowania, jaki jest ten stary człowiek? Po co przyszedł Chrystus? Chrystus przyszedł właśnie po to, żeby zniszczyć ten stary sposób funkcjonowania tego starego człowieka, który na końcu ma jakieś źródło. Dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy? Dlaczego tak funkcjonujemy, jak funkcjonujemy? Dlaczego tak trudno nam jest, kiedy słyszymy kazanie na burzy na przykład? Kazanie na burzy, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza jest taką fotografią tego nowego człowieka. Tak naprawdę mówi o tym, jaki jest Chrystus, jaki jest ten nowy człowiek, którego Bóg chce stworzyć w nas. Żebyśmy byli na obraz i podobieństwo Chrystusa. Jak słuchamy tam na przykład, nadstaw drugi policzek, to co wy myślicie, co sobie myślicie? Sam sobie nadstaw. Albo słyszymy i rzeczywiście pociąga nas to pięknie mieć taką postawę nieodpowiadania złem na zło. Ale potem wystarczy, że nie wiem, jak mieszkacie z teściową na przykład, teściowa to jest taki bardzo wdzięczny temat, prawda? Mamusia na długo przyjechała. Znacie to dobrze, prawda? No aż wam się nie znudzę, nawet herbatki się mamusia nie napije. Oczywiście, nie? Ale coś nie jest, że trudno jest żyć ze sobą, prawda? Trudno jest na przykład mamie przeciąć pępowinę ze swoim pierworodnym synem. To z pierworodnym jest zawsze najtrudniej. Z innymi może to było łatwiej, ale z pierworodnym synem jest bardzo trudno, bo to jest moje dziecko. I teraz oddać to dziecko innej kobiecie, która nie będzie go kochać tak jak ty. No mowy nie ma. Nie będzie mu tak gotować, tak o niego troszczyć, jak ty troszczysz się. I oddać i nie sprawdzać, czy ona go dobrze traktuje. Oczywiście, ja tu generalizuję, mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, prawda? Ale jest trudność pewna. Jest trudność, żeby przyjść w odwiedziny, a nie z wizytacją. Prawda? Rozumiecie? Teściowa zawsze przychodzi z wizytacją. Natomiast goście przychodzą z wizytą. Gości. Dlaczego jest ten problem, który mamy? Skąd jest ten problem? List do Hebrajczyków mówi o tym bardzo mocno. Na ile wam się udało usłyszeć, bo mówi tak. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, czyli my jesteśmy ludźmi żyjącymi, nie? Mamy krew, ciało, mamy nasze życie, dlatego i on także stał się ich uczestnikiem. Po prostu stał się człowiekiem takim jak my. Po co się stał człowiekiem? Po co przyszedł? Było odwieczne pytanie. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego? Po co? Dlaczego musiał przyjść, stać się jednym z nas? Mówi, aby przez śmierć, to znaczy swoją śmierć, wydając się na śmierć, biorąc na siebie całą złość, która przyszła na niego, spadła jak huragan, aby przez tą śmierć, którą przeszedł, i wielokrotnie Chrystus mówi, nikt mi nie zabiera mojego życia, ja sam je daję.
Ja po to przyszedłem na świat. Ja mówią, Panie, pamiętacie Piotra, jak mówi, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Chrystus mówi, że idzie do Jerozolimy, będzie wydany, zostanie zabity. I nigdy nie przyjdzie, bo wszyscy się boimy tej śmierci. Chrystus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Kim Ty jesteś? Ojciec przewidział pewien sposób na zbawienie świata, na uratowanie świata, człowieka, bo Ojciec kocha ten świat. Ja po to przyszedłem, żeby to zrobić. Mówi, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Czyli istnieje nasze życie, jakie jest? Że mamy w sobie, nosimy w sobie lęk przed umieraniem. I tu nie chodzi o ten przed śmiercią fizyczną. Nie chodzi o śmierć fizyczną. Bo pomyślcie, dlaczego teściowej tak trudno oddać swoje dziecko innej kobiecie? Bo musi stracić życie. Bo ta więź z tym synem już nie będzie taka jak wcześniej. Nie będzie jej. Nie będzie jej. To jest jej życie. Dlaczego tak trudno jest kochać drugiego człowieka? Bo każde wyjście ku drugiemu człowiekowi jest otwarciem się na to, że ten drugi mnie zdradzi. Że ten drugi nie stanie na wysokości zadania. Że mnie zawiedzie. Że mnie zrani. Każde wejście. Dlaczego tak trudno mi jest przebaczyć? Pamiętacie, Piotr się pyta, ile razy mam przebaczyć? 7 razy? Jezus mówi, nie, 70 razy po 7. Panie, przywróż nam wiarę, mówi Piotr. Przywróż wiarę, że to jest w ogóle możliwe dla nas. To jest niemożliwe. Raz przebaczyć, 2 razy. Pomyślcie w małżeństwie. Nie? Jak w pewnym momencie, na przykład, przychodzi zdrada w małżeństwie. Jest bardzo trudno przebaczyć tę zdradę. Jak trudno jest... Czasami mówimy, przebaczyłem, ale nie zapomniałem. Nie zapomniałem, to znaczy, że nie przebaczyłem. To znaczy, że chowam to i trzymam jak miecz. Jak przyjdzie pewna sytuacja, to zaraz do gardła. Pamiętasz, co mi wtedy zrobiłeś? Ale wyobraźcie sobie, że owszem, doszło do pojednania, ale potem przychodzi następna strata i następna strata. W pewnym momencie co człowiek sobie mówi? Nie, to już jest za dużo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tak dalej będzie, to ja po prostu umrę. No. To znaczy, nie mam życia. Jest wiele takich rzeczy, jak na przykład mamy pracę i szef cię docenia. A jak na przykład pracujesz i potem przychodzi, osobiście spotkałem się z taką sytuacją, koło 50, całe życie w firmie pracował, po godzinach zostawał, był prawą ręką szefa. Po 50, to już jest ile, 15 do emerytury, a tylko 50 lat, jak to zatrudni? I przychodzi szef do niego, mówi, słuchaj, wiesz, musimy redukcję zrobić w zakładzie. On mówi, a co, mamy znaczyć kogoś? Mnie, ciebie zwalnia. Ale dlaczego mnie? Wiesz, bo tam moja żona ma takiego siostrzeńca i on potrzebuje pracy. Muszę tą pracę dać, wiesz, to są koligacje rodzinne, żona będzie niezadowolona. Muszę kogoś zwolnić, no, jesteś najstarszy. Traci życie. Jak? Boże. Na czym polega problem? Nie? Znaczy, i teraz mamy ten lęk przed umieraniem takim, byciem wykorzystanym, zdradzonym, oszukanym. To cały czas w nas jest. I to gdzieś tak jest tak mocno wewnętrznie w nas, że mamy nieprzyjaciela, którym jest szatan, diabeł, demon, różne imiona w Biblii, prawda? Jest kłamcą, który mówi, nie możesz kochać, bo jeżeli temu mężowi przebaczysz kolejny raz, umrzesz. Jeżeli nie pójdziesz do sądu z twoim pracodawcą, że tak cię wolno traktować, nie wytoczysz mu procesu, nie znajdziesz najlepszego adwokata, nie bierz miał pieniędzy, umrzesz. Czyli on nas trzyma na uwięzi cały czas, jeżeli tej synowej
nie będziesz obrzydzać, też na osobie ten przypadek, nie będziesz obrzydzać twojemu synowi albo twojej córce, bo wtedy z tatą jest większy problem niż z mamą, ale powiedzmy sobie, nie będziesz obrzydzać tego chłopaka, absztyfikanta, który do niej przychodzi, nie będziesz obrzydzać, nie będziesz robić wszystko, żeby on się jak najdalej stąd usunął, to ci zabierze twoją córeczkę, no. A wiesz, jak cię potraktuje? Popatrz, jakie przykłady są, rozwodzą się, zdradzają, twoją córeczkę dotknie, no. Stracisz twoją córeczkę, no. Nie będziesz jej najlepszym przyjacielem, tatusiem, już będzie miała innego. Jeżeli tego nie zrobisz, umrzesz, stracisz, będziesz nikt. Wszyscy patrz, ten syn twój drugi, albo który się do mamy przychodzi, z tobą nie rozmawiała. Twoja córka zawsze jak przychodziła, z tobą rozmawiała. Ty byłeś jej idolem, byłeś tatuś ukochany. Umrzesz, będziesz nikim w tym domu, weź walcz. Ten jeden z naszych braci miał taty, miał syna, który już w zakonu, ale miał też córkę. I zawsze tego absztyfikanta właśnie w różny sposób traktował. W końcu znalazł się jakiś taki absztyfikant, który był wytrwały. I byliśmy kiedyś u niego, mówi tak, słuchajcie, wziąłem tego na polowanie, bo też był myśliwy, upolowałem dzika i dałem mu go w prezencie. Znacie to? Nie znacie? No doskonale to jest. Mówi, dałem mu go w prezencie, powiedziałem, widziałeś, jak ten dzik szybko biegał? Mówi, no, z tej rodziny się żywym nie wychodzi. Dobre, nie? Dobre. Drugie mówił, podarowałem mu cały komplet noży do skurowania zwierząt. Mówię, ucz się, pamiętaj, tutaj w razie czego, to ja mam drugi taki komplet. To taki był. Z jednej strony dowcipny, kmiarz, taki bardzo fajny facet, ale gdzieś, jak mówią, jakaś prawda tam jest, że trudno jest oddać, że próbujemy, bo umrzesz, to stracisz, to nie będzie, będzie pusty dom. I nieprzyjaciel trzyma nas na tej uwięzi. Skąd się to wzięło? Wzięło się bardzo prosto, jak otworzymy Księgę Rodzaju, trzeci rozdział. Po pierwsze, drugi trzeci rozdział opowiadają o stworzeniu człowieka i o tym, co my nazywamy grzechem pierworodnym. Kiedy my słyszymy grzech pierworodny, oczywiście nam się od razu uszy zamykają, prawda? Bo to jest księżowskie gadanie, jakieś tam katechizmy, nie wiadomo co. Ale to jest ogromne światło, które Słowo daje na naszą sytuację. Możecie sobie potem otworzyć, przeczytać sobie. Jest opis, są dwa opisy, a to sobie ten drugi, bardziej plastyczny. Jest powiedziane, że Bóg stworzył świat i potem stworzył człowieka, żeby go w tym świecie umieścić. I zrobił to w taki obrazowy sposób, że wziął proch, wziął pył i tchnął swojego Ducha Świętego, i człowiek stał się istotą żyjącą. I potem zobaczył, że niedobrze, żeby człowiek był sam i stworzył pomoc dla niego, która mówi, jest ciałem z jego ciała, kością z jego kości i tak jak mężczyzna, człowiek to jest isz, to kobieta to jest isza. To jest to samo. To się różni tylko, że to jest kobieta, to jest mężczyzna. Isz, isza. Chyba w Biblii Wujka jest to powiedziane, że jest mąż i mężczyzna. Tak jest tłumaczone, żeby próbować. Bo ona się teraz nie brzmi zupełnie, jest mężczyzna i kobieta. Natomiast chodzi o to, że to jest ten sam rdzeń. To się nie różni. To jest... W pierwszym opisie jest powiedziane, że stworzył się jako mężczyznę i kobietę. Że w pełni człowiek to jest właśnie mężczyzna i kobieta. Dlatego pierwsze przykazanie, jakie otrzymają, jest małżeństwo. Pierwsze przykazanie, jakie w Biblii w ogóle przychodzi, to jest to, żeby byli jedno. W tym drugim opisie jest powiedziane, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem, będą jednością. To jest pierwsze przykazanie, jakie Bóg daje. Dlatego małżeństwo jest pierwszym i najważniejszym powołaniem, jakie jest. Można to was trochę zdziwić, ale taka jest prawda. Nasze powołanie jest ze względu na was. Nasze powołanie samo dla siebie nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli nie żyjemy dla was, to nasze powołanie nie ma sensu. Żyć dla siebie samego to nie jest to, co Bóg przewidział. Bóg mówił, patrz, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. A więc my jesteśmy zaślubieni z wami. Jeżeli nie żyjemy dla was,
To żyjemy dla samego siebie. I Pan Bóg mówi, niedobrze, że człowiek był sam. I wtedy dzieją się te wszystkie rzeczy, skandale, o których słyszymy. Jak nie ma, nie ma tego bycia zaślubionym z Kościołem, dlatego biskup, nie? Zawsze biskup jest tym, który ma ten pierścień, zaślubił, prawda? My jesteśmy tylko jego pomocnikami w kościele lokalnym, który się gromadzi, bo nie jest w stanie być w całym zgromadzeniu, nie? Ale taka jest prawda, że my mamy misję tylko taką. To tylko taki jest sens naszego życia. Nie wobec świata, ale być dla was. Jak mąż jest dla żony. I kochać tak, jak mówi święty Paweł, w tym liście do Efezjan, też jest tam takie zdanie, które zawsze bulwersuje, nie, że żony bądźcie poddane swoim mężom. Tu już od razu kobiety ostrzą zęby, mówią mizogin, czy jak to nazywają, seksista, święty Paweł. Nawet dostałem kiedyś taki, który napisał do mnie, że moja córka nienawidzi świętego Pawła, bo nienawidził kobiet. Trzeba posłuchać dalej, co mówi. Nie, bo mówi, a wy mężowie, kochajcie swoje żony, jak? Chrystus umiłował. A jak Chrystus umiłował? Co jest łatwiej? Być posłusznym czy umrzeć? Rozumiecie? Tylko, że my tego nie czytamy. A pierwsze zdanie w ogóle, to też się opuszcza, jest bądźcie sobie nawzajem poddani własnej Chrystusowej. Czyli mamy relację z Chrystusem i wtedy jesteśmy w stanie wejść w pewien sposób funkcjonowania przewidziany przez Pana Boga, żeby mogło się objawić o małżeństwo chrześcijańskie. Prosta rzecz. Tylko, że właśnie, jak czytamy wyrywek i na ogół to, co jest do kobiet, czytają mężczyźni, a to, co do mężczyzn, czytają kobiety i mamy to, co mamy załatwiać chrześcijańską i wiadomo jak. Dobrze, ale odchodzę od tego, nie wiem, ale może to potrzebujecie tego to usłyszeć, może. Ale jak czytamy, nie, że jest powiedziane, jak czytamy to drugie opowiadanie, czyli drugi rozdział, tam jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył ten ogród. W centrum ogrodu co jest? Jakie drzewo? Właśnie, to jest bardzo piękne. W sensie takim, że w centrum jest drzewo życia. Również jest drzewo poznania. Z którego drzewa nie wolno zrywać? Co? Pamiętacie? Z drzewa poznania. To znaczy z drzewa, że mieli ciało cały czas dostęp do drzewa życia. Co pokazuje, że mieli życie. Ja lubię mówić, że bo my mówimy życie wieczne. I kiedy mówimy wieczne, to znaczy, że po śmierci. Tu musimy się męczyć, tutaj musimy cierpieć, tu musimy znosić, musimy robić różne rzeczy, żeby się Panu Bogu spodobać, a potem po śmierci za to dostaniemy w nagrodę życie wieczne. A to nie jest prawda, bo życie wieczne zaczyna się tu. Bo życie wieczne znaczy żyć wiecznie. Wiecznie. Także w tym małżeństwie, które jest trudne, móc żyć. W trudnych relacjach z dziećmi, które się buntują, odchodzą, okazują brak szacunku. Żyć, nie umierać. To jest obietnica. To jest coś, co człowiek otrzymał w raju. Miał dostęp do żywego życia. Jedyne, czego nie mógł robić, jedyny nakaz, który dostał, jedyny, spośród wszystkich drzew, z drzewa życia, to, że nie może zrywać, nie może jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. Czyli, że nie do człowieka należy decyzja, co jest dobre, a co jest złe. Że jest ktoś nad nim, od którego płynie życie. To jest to, co potem w Chrystusie mówi, bądź wola twoja, powiedz Ojcze naszym. Nie, że chrześcijanin to jest ten, ale w każdym razie, nie? To jest to, że nie ja decyduję, że ktoś układa moje życie. Ja mogę się czuć kochany, bo tak jak jest dobre małżeństwo, jest mąż, który dba o swoją żonę, ona się nie musi o wszystko martwić, nie musi być. Może spokojnie widzi, że mąż dba o jej życie i się czuje dobrze. Tak samo człowiek, który widzi, że Bóg się o niego troszczy, że daje chleb. Psalm 23 pięknie mówi, zostawiasz stół na oczach moich wrogów. Że Bóg robi takie rzeczy, że potrafi zastawić stół na oczach wrogów, mimo wrogości, że człowiek się syci, że jest zadowolony. Także człowiek. Tak samo w relacji do kobiety jest powiedziane, że obydwoje byli nadzy i nie wstydzili się siebie. Potrafili być tym, kim są. I to jest oczywiście obraz, nie chodzi o ten obraz fizyczny, chodzi o też obraz duchowy.
że możesz być tym, kim jesteś. Że ten drugi kocha Ciebie taką, jaką jesteś. Kocha Ciebie takim, jakim jesteś. Nie musisz się zmieniać, żeby Cię kochał, że jest pewna relacja między nimi. Jest to umieranie ożywiające między nimi. I potem przyszedł nieprzyjaciel. I tu jest właśnie źródło tego wszystkiego, że u nas tak nie ma. Jak weźmiecie trzeci rozdział, to tam jest powiedziane, że przychodzi wąż, nieprzyjaciel, który mówi, czy to prawda? To jest bardzo ciekawe. Przeczytajcie, co mówi, tylko pamiętacie, co mówi? Niech nie myśli, wiem, że to jest głupie, przepraszam was bardzo, wiem, że to jest nie z tego właśnie, on nie mówi, że z tego, ze wszystkich drzew. Ale to jest niesamowite. Rozumiecie, jak słowo jest mądre, jak przychodzi z pomocą, zabrońcie dziecku jednej rzeczy. To co powiedzi? W tym domu niczego mi nie wolno. Nie jest to, ale nie jest prawda? Prawda. Prawda jest. I to jest to echo tego nieprzyjaciela, który ciągle w nas jest. W tym domu nikt mnie nie szanuje. Wystarczy, że ci dziecko powie jedno słowo, to już w tym domu nikt mnie nie szanuje. Ale to tylko było jedno zdanie, jeden moment, ale automatycznie się przekłada niczego i to dotyka. Nie? To przychodzi do Ewy, czy prawda, że niczego wam nie wolno? Ona mówi, nie. Możemy jeść ze wszystkiego, tylko z tego jednego drzewa. To też jest, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest na osobne katechezy, na całe kolekcje. Nie wolno zrywać ani dotykać. Nie? Pan Bóg nic nie mówi o dotykaniu. Nic nie mówi. Ewa próbuje stawać w obronie Pana Boga i dodaje do przykazania swoje przykazanie. Mówią, że to jest pomniejszenie przez powiększenie, że czasami też tak. Dodajemy przykazanie do przykazania, którego Pan wcale nie dał. I przez to sprawiamy, że automatycznie to wszystko się staje niemożliwe. Nie? Za ciężkie, ale Pan Bóg tego nie chciał. Ale człowiek dodaje jeszcze jedno. Możemy czasami tak sobie pomyśleć o wszystkich przykazaniach kościelnych czasami, że to też jest takie dodawanie do dodawania, nie? Że my musimy wszystko obłożyć prawem. Obłożyć prawem, żeby na nie w lewo, ani w prawo. A ludzie też się mówią, to już jest grzech, czy jeszcze nie jest grzech? Ale ty żyj. Czemu ciągle się zastanawiasz, czy może się... Jak jesteście w małżeństwie, to też sobie zadajesz pytanie, a to będzie miłość, czy nie będzie miłość? Nie, bo jak kochasz, Święty Augustyn mówił, kochaj i rób co chcesz. Jak kochasz, to ty masz odpowiedź na wszystko, co zrani drugiego. Czy to słowo możesz powiedzieć jeszcze, czy nie? Zastanawiacie się, a mogę to słowo powiedzieć, czy go urazi? Wiesz, że urazi, nie mówisz. Prosta rzecz, to samo jest w tej relacji. Jeżeli mamy Ducha Świętego, jeżeli mamy, to nie dodajemy, nieważne, okej. Okay. I ona mówi tak, i on mówi, nieprawda. Tu jest to właśnie to kłamstwo, które zostało zasiane w nas. Mówi, nieprawda, bo mówi, jeżeli zjemy, to umrzemy. A on mówi, nieprawda, że umrzecie. Co więcej, będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro, znaczy będziecie mogli decydować o sobie. I wtedy dopiero na to słowo, ona patrzy na to drzewo i staje się to drzewo atrakcyjne. Wcześniej w tych wszystkich drzewach, które były, owocach, które były, z drzewem życia, które było, to nie miało takiego znaczenia, ale nagle, poprzez tą pokusę, to drzewo staje się atrakcyjne, zrywa, daje mężowi, sama kosztuje. Co pierwsza rzecz, która następuje? Że się ukrywają. Wstydzą się siebie nawzajem, ukrywają, to pokazuje co? Jak Pan go szuka, mówi, ale dlaczego się ukryłeś? To ci powiedział, że masz się mnie bać. Do tej pory się nie bałeś, nagle zaczynasz się bać. O co chodzi? Zrywa się relacje z Panem Bogiem i zrywa się relacja między nimi. Bo kiedy potem się pyta Adama, czy zjadłeś z tego, żona mi dała? Proste. Tak jak Abraham, nie? Powiedz, że jesteś moją siostrą. Może jeszcze na tym coś zarobię, ale przynajmniej nie stracę głowy, jak on będzie chciał cię wziąć, a jest mocniejszy ode mnie. Co ten drugi człowiek? Rozumiecie? Tu jest korzeń wszystkiego. To jest ten stary człowiek. I to jest ten lęk, który jest. Bo jak człowiek był, można porównać, że był jak dziecko w łonie matki, połączony pępowiną. Życie mu płynęło. Czuł się kochany, Bóg się nim opiekował, troszczył się o wszystko. Mógł być w relacji z innym, bo jego szczęście nie zależało od humoru żony, to go nie. Tak
Myślę, że mogła też mieć kiepskie poranki. Też mogła rano wstawać i nie wyglądała tak, jak po 2 godzinach makijażu i 3 godzinach u fryzjerki i nie wiadomo czy. Nie wiem, jak powiedzmy sobie te fotomodelki, czy które są po całym dniu, żeby zrobić sobie zdjęcie, i to, ale tak naturalnie nie wygląda przecież, to wiadomo. Zależy od tego, co ci dzieci powiedzą, od tego, jak cię szef potraktuje. Ale w momencie, kiedy człowiek powiedział amen, nie, na to słowo, powiedział tak, to jest prawda, że będę jak Bóg, to ta wieść została zerwana. Jeżeli w dłoni matki dziecku przetniecie pępowinę, to co się dzieje? Umiera. I to się stało z człowiekiem. To tak jak drzewo, którego wyrwiesz z korzeniami z ziemi. Ono nie ma prawa przeżyć. Nie ma prawa. I człowiek teraz jest jak puste naczynie. Do tej pory cały czas płynęło życie, wypełniało się. A teraz to ta woda już nie przychodzi, bo ta więź została zerwana, bo człowiek powiedział amen na Boga, taka ze złego ducha. I teraz skąd ma być życie? Dlatego tak trudno jest kochać. Mówię, kochaj, zobaczysz. A to, jeżeli ta miłość, na przykład, dlaczego ludzie się rozwodzą? Bo kiedy mówią, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczasz do śmierci, to naprawdę mówię, ty ślubujesz miłość, wierność, uczciwość, że mnie nie opuścisz do śmierci. Ludzie oczekują od siebie, bo są głodni życia, głodni miłości, bo jeżeli mi nie przychodzi od Boga, to ja muszę się czymś napełnić. Zaczynam żyć, ofiarowując sobie wszystko. Miłość drugiej osoby, miłość dzieci, ofiaruję sobie pracę. Człowiek żyje cały czas, próbując zgarnąć życie dla siebie samego. Jeżeli spotyka przeszkodę, natychmiast się odcina. Jeżeli się okazuje, że żona, coś się dzieje z żoną, to, albo z mężem, to mówi, ja nie będę sobie życia marnował, mi się coś od życia należy. I to mówią ludzie także i w kościele. Także w kościele. Pamiętam takie małżeństwo, które było bezdzietne. Robili badania, próbowali różnych rzeczy. Nagle się okazało, że w słowie przyczyna jest po stronie męża. To jej mama w pierwszej ławce, codziennie na mszy świętej, mówiła, córeczko, no ale to odejdź ode niego, to weź kogoś innego, to by się należy dziecko. Wiesz, jak to jest pięknie mieć dziecko, być matką? No bo jak nie masz, to znaczy masz życie zmarnowane, bo będziesz zmarnowane życie masz. Przez niego nie możesz w to wejść, bo umrzesz, nie? Ja wiem, że to w tym czasie wydaje, ale pomyślcie, jak na przykład przychodzą, jak są problemy z dziećmi w ich małżeństwie. Jak trudno jest, na przykład przychodzi, też są takie sytuacje, nie? Że syn pokłócił się z żoną, coś o coś poszło. I idzie do mamy, mówi, będę nocować u ciebie. Pokłóciłem się. Co powiesz mu? Praca i do domu. No właśnie. Ale trudno jest to powiedzieć. Jak cię prosi twój synuś. Mówię, ale ona mnie tak potraktowała, mnie zawsze tak traktuje. I będziemy 100 argumentów na to, że harujesz, drugą pracę wziąłeś, ona jest niezadowolona, wydaje na tyle, za przeproszeniem. Chodzi na jakiś kosmetyczek, wydaje 1000, ty harujesz, bo nie jest tam? I teraz mówi, serce się kraje, mówi, słoneczko, jak to cię może kosztować, jak cię można tak kochać? No to dobrze, to prześpij się, z jednej nocy dwie, trzy, potem wstaje, potem idziesz traktować żonę, że tego nie możesz traktować. Ja mówię pewne rzeczy, ja ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy na konkretne wasze doświadczenie, bo wszyscy jesteśmy kuszeni w ten sposób. Bo to, co jest nazywa się grzechem pierworodnym, jest takim zranieniem, pęknięciem, które w nas jest. Na to przyszedł Chrzest Święty, ale Chrzest Święty to nie jest taka rzecz, że otrzymujesz i działa jak hokus pokus. Zrób hokus pokus, było, nie ma. Popatrz się. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy problemów z kochaniem drugiego człowieka, z przebaczaniem. Żeby przyszło to życie w pełni, ale chrzest jest czymś dynamicznym. Czymś, co ma się rozwijać, co ma sprawiać, że pomału jest jak drożdże,
które pomału zaczynają zmieniać całe nasze życie. To, co mówił, napełniajcie się Duchem Świętym, On was doprowadzi do całej pełni. Że potrzebujemy, ale na pierwszą rzecz, którą potrzebujemy, to zdać sobie sprawę z tego, że istnieje stary człowiek w nas, że nieprzyjaciel ma przyczółek w naszym życiu. I to jest właśnie to. Że boimy się umierać. W związku z tym te wszystkie nasze akcje, wszystkie inne grzechy, słuchajcie, wszystkie grzechy zaczynają się od tego. Dlatego potrzebujemy nie retuszu, tylko potrzebujemy naprawdę wołać o Ducha Świętego, który jest odpowiedzią Boga. Chrystus wszedł w śmierć, pokazał, że można być opuszczonym. Mówił, wszyscy mnie opuszczą. Zostanę sam, ale ja nigdy nie jestem sam. Pamiętacie? Nigdy nie jestem sam. A my wiele razy mówimy, jestem sam. Wszyscy mnie opuścili, nikt mnie nie kocha, w tym domu jestem niepotrzebny. Bóg o mnie zapomniał, jak przechodzą. Albo za co mnie każe, jak przychodzi choroba. Nie ma mocnych tutaj. Niektórzy mówią, że księża, jak trafiają do szpitala, to starają się być anonimowi. Bo w szpitalu, jak masz diagnozę raka, już nie możesz grać świętego. Tam jesteś tym, kim jesteś. I albo coś się dokonało, tak samo na starość. Że na starość człowiek nie jest w stanie udawać. Na starość wychodzi cała prawda o człowieku. Coś się wydarzyło w jego życiu. Stał się nowym człowiekiem, który ma te owoce. Czy powiedzmy sobie, to się potęguje tylko ten problem, który był przez cały czas. To, co wam wczoraj mówiłem, więc sam sobie spotkałem z tą sytuacją, że córka przychodzi do mamy, odwiedza ją codziennie, robi zakupy. I pierwsze, co słyszy, znaczy, dlaczego mnie tak rzadko odwiedzasz? I opowiada o swoich chorobach. Nie interesuje ją to, co jest w jej życiu, jakie ma walki, co się dzieje. Bo najważniejsze, ona się krąży wokół tego cierpienia, które jest prawdziwe, nie jest prawdziwe. Ale to znaczy, że ciągle jest ten stary człowiek, który boi się umierać, który nie ma życia, które mu przychodzi w tej chorobie. Ja chciałem was zaprosić, bo jak ja mówię skrótowe, sobie zdaję sprawę, dlatego że jesteśmy krótko. Chciałbym tylko jedną rzecz wam powiedzieć właśnie o tym, że jest ten stary człowiek, który ma chorzy w tym zerwaniu tej relacji, w tym, co nazywamy grzech pierworodny, ta rysa, to pęknięcie w nas jest. Potrzebujemy tej drogi, co roku ją odnawiamy. No, idziemy w wielki, bo pamiętacie, jak zaczynamy środę popiecową, że jest ten rytm posypania głów popiołem. Po co to się robi? Oczywiście stara odpowiedź, którą zawsze mają Żydzi, tradycja. Pamiętacie, jest szybka tradycja. No, nie wiadomo, jak odpowiedzieć, to zawsze tak było. Ale to pokazuje pewną rzeczywistość, to znaczy, że ze mnie, ja straciłem tego ducha. Przychodzę, Panie, popatrz, moje życie jest jak proch. Nie potrafię kochać, moje życie się rozsypuje, jestem bankrutem. Widzę, że potrzebuję Twojego Ducha Świętego, dlatego wyruszam w tą podróż, która trwa najpierw 40 dni do Paschy. Potem jest ciekawe, że po 40 dniach drogi Wielkiego Postu, jaka jest Ewangelia? Nie ma gotu. Genialne. Jaka? Te 40 dni, to poza te 40 dni zakrzaniałem. Idź do Galilei, tam nie zobaczysz i wyruszamy w następną podróż, 50 dni. Teraz jesteśmy w tym okresie paschalnym, 50 dni do zesłania Ducha Świętego. Bo to, co Chrystus uczynił, ten Duch jest dla nas, żebyśmy otrzymali Jego życie. Chrystus nie jest kultem zewnętrznym. Nie przychodzimy tutaj, żeby podziwiać, co Pan Jezus zrobił, popłakać, mieć emocje, pośpiewać Mu. Przechodzimy po to, żeby Jego Duch nas przeniknął, żebyśmy my stali się, to co mówi, przyobleczcie się w nowego człowieka. Stańcie się Chrystusami wobec tego pokolenia. Bo Bóg, Chrystus, Bóg nie ma dzisiaj innego ciała jak nas. Dlatego już powiedział, święty Paweł też używa tej metafory, że Kościół jest ciałem Chrystusa.
potrzebuje tego ciała, żeby się objawić w tym świecie, żeby zbawić ten świat, zbawić rodzinę, zbawić sąsiedztwo, zbawić tą parafię, miasto, Czerwieńsk. Ale zawsze wzywa pojedynczo. Wzywa kogo chce. Nie sąsiada. Nie ludzi, o których mówimy, może tam, którzy są lepiej, bardziej elokwentni, bardziej przygotowani, mają szkoły dokończone. No, mamy tysiące kompleksów. Święty Piotr pokończył niesamowite szkoły. Nie? Niesamowite. Niesamowitą szkołę skończył. Takie wyobrażenie o nim, jakby skończył uniwersytet najlepszy na świecie. Dobrze. Co to pogadał jedność? Mikrofon wyłączył. Zostawiony także bardzo zrobił. Ale chciałbym dodać inną rzecz, mianowicie dać Wam czas na skutację. Mianowicie Ewangelia Mateusza 4:11.